Powstał parlamentarny zespół, który ma zająć się przygotowaniem ustawy usuwającej w przestrzeni publicznej symbole komunizmu. Ośmiu posłów, sześciu z jeden z patronów obywatelskich, jeden z Solidarnej Polski. E, nam udało się dotrzeć do projektu ustawy, który, nad którym pracują. E, ta ustawa mówi o usunięciu u nas w ulic naszących patrona, e, patron e, komunistycznych aparatczyków, e, bojówkarzy, Nazwy komunistycznych partii. To kolejna taka próba. Była już próba podejmowana przez pana ministra Kazimierza Ujazdowskiego w czasach rządu PiS-u. Potem taką społeczną akcję podjęli działacze Kolibra, którzy podjęli się monitorowania miejsc, gdzie, te, gdzie straszą komunistyczni aparat. Na razie bezskutecznie. Oby ta ostatnia, kolejna próba była ostatnią skuteczną i zaakceptowaną przez parlament.